body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć, czołem. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z Herz of Iron. 4 na oczywiście modyfikacji Kaiserreich. Słuchajcie, wciągło mnie to strasznie. Staram się dobić tą Serbię, dobić Ukrainę. Przepraszam, nie Ukrainę, tylko Ukrainę potem. Ukraina jest we frakcji Reichspakt. Czyli w tym, który stworzyli Niemcy. To jest w ogóle dziwne. Bardzo ciężko będzie z nimi walczyć. Dlatego właśnie, słuchajcie. Będę starał się jak najwięcej tych państw ościennych zdobyć, a potem zobaczymy. Zobaczymy, co nam przyniesie życie. Tak naprawdę w tej chwili nie wiem. Muszę robić czołgi i chcę do tego iść, więc... Będziemy tak się bać. Nawet czegoś nie mam. To mnie strasznie martwi. Mam wolne fabryki wojskowe. Mam ciężarówki, których nie robię. Jakby się chociaż robi jedna. Jak to wygląda? To bym jeszcze dołożył 5, no. Czego ja robię, to potem 200 dziennie. Gumy nie mam oczywiście, tak. Jakoś sobie radzimy, tak? Wojska. To może w takim razie trochę wyszkolę dywizji, bo ten manpower już zaczyna powoli iść do góry. Chociaż jedna niech się szkoli. Cały czas. Na spokojnie. No wiem, że mam bunty w fabrykach, ale to wynika, wiecie z czego? To wynika z tego, że... No, na razie jest tak, dlatego że nie przeorganizowani, więc zatrzymajmy te ataki. Ile? Tu na pewno możemy puścić atak. Tu jakoś idzie, więc też niech idzie. Tu jest ciężki kawałek, by trzeba wyjść z tej prowincji wejść. To jest nie do zrobienia. Ja to tylko miga lekko, ale... Ciężko będzie przez te rzeki tak po prostu sobie przejść. Niech oni się, wiecie, na spokojnie. Jabną na te rzeczy, żeby czynnika dodatkować z dwóch prowincji, gdy miałoby to sens. Wy zostańcie tutaj chociaż. Co tu mamy? Bunkry. No robią się bunkry, oni dużo tych bunkrów postawiali. I to jest słabe. Czy ich okrążę tutaj, połączę front. To tak się może skończyć, to w ogóle będzie komedia. Zobaczcie, bo nie mają też wojska. No ja też go nie mam za dużo. Niestety, nie mam sprzętu od tych ciągłych walk. Dobra, macie pozytywnie, to atakujcie. Najwyżej was tutaj ręcznie podłączam. Wy... Nie, ale sami pójdziecie, no tak. Niech żyje bot, nasz kochany jejaj. Jeszcze jest Albania, która też tam coś walczy. Te jednostki nie nadążają za frontem. Więc wstrzymajmy, czy oni dokończą te ataki. Dalej się nie będą posuwać. Podjęła mogą patrzcie atakować na tym froncie cały czas i mieć to w nosie. Czemu wychodzisz? Tutaj zapraszam. Ach, no właśnie. Tutaj przejdź. Ty wejdź tutaj, a ty tutaj zostań. Nie wycofuj się. Dobra, ty tam przejdź tutaj, proszę bardzo, dobra. Tutaj, no nie ma już tych, tak dobrze z tymi plenami nie jest jak było przedtem. Też mam tutaj troszkę mniej armii, trzeba mieć tego świadomość. Podgoricę już próbuję któregoś raz zaatakować. Idzie jak krew z nosa. Górny plan.
To jest za mało wojska, po prostu. Teraz zrobimy na przykład tak. Wydamy jeszcze jedną dywizję stąd, żeby była tak z trzech kierunków. Tak, wiecie, możemy próbować tak delikatnie, powoli atakować. Nie musimy się tak spinać. Nawet możemy dać ostrożne wykonywanie planu. Wycofują się! Nie ma co się spinać. Jest dopiero 39 rok, więc mamy czas. No tutaj widzę, że wojny Arabia Saudyjska, kurde, na wysokim poziomie, a tymi się martwię. Bo jak oni będą chcieli mnie zaatakować? Sprawmy może relacje z nimi. Jeszcze. To nie zaszkodzi. Może opóźni wojnę, która oczywiście jest nieunikniona, żeby nie było. Natomiast na chwilę obecną mnie ta wojna nie ciągnie. Proszę, możemy już to robić. Róbmy. Nie robię w ogóle doktryny. Jestem gamoń. Wracam do was. Patrzcie, tutaj atak się załamał. Gotów do wymaszerowania! Gotów do wymaszerowania! Tutaj trzeba zrobić kolejną linię ataku. Wycofać się! O nie, co ja zrobiłem? Gotów do wymaszerowania! Uwaga! Ruszać się! A w sumie jak idziesz, to idź. Natomiast wam chciałem zrobić. Lagensony są piękne. Kolejną linię ataku. Aha, bo to jest linia tego generała, okej. Okay. Ty możesz robić spokojnie taką. Kolejną będziesz miał tutaj, do rzeki. Jest, dobra. A ty masz mieć taką. O. Lepiej. No, manpowerowo się będę wypalał niestety. Ale na to nic nie poradzę. Niezgrozowany import właśnie. Ciekawe skąd. Muszę brać od kurde tych, no. Niemiaszków. Wiesz, wspieram ich naprawdę kulem serca. Bo ja wiem, że to będzie mój wróg. Wycofujemy się! Robimy tak. Nowa husaria, pięknie. Doktryna ofensywna. To mi pasuje. Czemu nie wchodzisz? Wy mnie czasem irytujecie. A oni se weszli, nie? Boże. Co za ludzie. Zwiat na dwójeczce. Pięknie. Doktrynę miałem robić, bo przestałem robić doktryny. Proszę. Baczność. Aby już doszli. Chociaż tyle dobrego. Mógłbym zdobyć miasto, ale to czy to ktoś pomoże? Wagdyjska Rumunia.
Nie, to jest kilka miast do zdobycia, ich tak łatwo nie zdobędę. Musimy poczekać. A czemu tutaj nikt nie wchodzi? Jest darmowa prowincja, ja nie rozumiem tych moich ludzi czasem. Nie, nie atakuj, nie atakuj. Pomagaj, tylko to są lasy, powinno być łatwo się wybronić. Może w ten sposób. Mam ciągle za mało wojska. Czemu tu was tylu jest? Ludzie, rozejdźcie się po tym froncie. Ale nie mogę z nimi czasem, naprawdę, oni mnie dobijają. Spróbuj. Tutaj wejdziesz. Od razu, dobra. Co by tu atakować? Orty. Wiecie co? Dawaj tutaj. Odetniemy tę dywizję. Skrócimy front. To jest atak przez rzekę, czy co? Mamy przelot generała z pareczkami. Powinno pójść na lajcie. Tamci się rozchodzą, bardzo dobrze. Tutaj wstrzymajcie atak. Jest przez rzekę, więc tego nie ruszymy. Na dole, co się dzieje na dole? Bez animusza atakujemy. To jest tylko jedna dywizja. O co chodzi? Nie kumam tego. Naprawdę, to jest przedziwne. Tutaj nie weszło, tak? Nie pykło. Ale patrzcie. Już skracamy front. Bez problemu. Chyba, że te konie wejdą pierwsze. To by było skandalem po prostu. Pięknie. Gotów do wymaszerowania. Tu wchodzimy. Wy? Tu jest bunkier, nie wchodzimy w bunkier. 41 roku, mniej jest 39. To rozwijamy. Doktrynka idzie. Robimy to. A to się zatrzymuje atak. Jedna dywizja. Ja nie kumam tego. Gotów do wymaszerowania. Tak jest. To też trzeba usunąć, bo oczywiście nie potrzebuję tutaj mieć żadnych job twoju mać frontów na razie. Jeszcze nie potrzebuję. O! Tak są usuwam właśnie wrogie i oczywiście jednostki. Wydało się. No patrzcie, myślałem, że będzie z Rumunią mi gorzej, a mi jest gorzej z Serbią.
Jak ta bitwa? Patrz, tam cztery jednostki aż mnie atakują. Łączność! Tutaj przejdź. Za mną! Marsz! Ten tak był tylko po to, żeby odciągnąć ich dywizję, wiadomo. Chodź, przyjacielu, gdzie ty jesteś? Do Czerwonej Armii. Tak jest. Szeregu, zbiórka. Tak jest. Gotów! Gotów, dowódco! Pięknie się robi, powoli. Ach, tutaj mi się nie udało wejść, no ale dobra. Jakoś z tym muszę żyć. Jakieś rozkazy? Jeden tutaj. Gotów do wymaszerowania. Drugi tutaj. Nie, tutaj też nie wejdę. Kurde. Uwaga! Niby tak pięknie, a jednak trochę. O! Baczność. Uwaga! Trzymać odległość! Pięknie. Tych bardzo powoli, ale ściągamy. Podgoricy znowu nie mogę zaatakować. Co? Wycofują się! Ale zobaczcie, tutaj połączyłem fronty. Tutaj nie mogę się wybronić. Damy ci górską. Na wsparcie. Trochę mam za mało jeszcze armii, ale nie mam broni, no. Tu mam za dużo. Za dużo mamy tego, dobra. Zmniejszymy ten eksport. A Wolfram od Portugalii spróbujmy. Węgrzy tu są. Wow. To bardzo dobrze. Będę powiedział, że to świetnie. Bym powiedział, że to świetnie, że to się Węgrzy znaleźli. Potem to podzielimy uczciwie, oczywiście, jak to zawsze ze mną bywa. Gotów do wymaszerowania. Ale jeszcze musimy tutaj Łączność. Wejść na Bukareszt. Namierzamy cel. Dobrze, wycofuj się, stary. Absolutnie na lajcie. Nie rusza mnie to. Niech oni się rozchodzą dalej. Pięknie jest. Jest pięknie. No okej, teraz tak. Usunąć głupie fronty, czyli na przykład ten, bo go nie potrzebuję. Łock. Nie no, muszę wam oddać. Czy ja dobrze klikłem?
No zobaczymy. Bo w sumie nie wiem, czy tak dobrze zrobiłem. Jakbym teraz... Nie napisałem, we can on afford the conflict, więc powinno być ok. Gotów, dowódco! Kończmy tą wojnę. Trzeba oblegać Bukareszt, trzeba go zdobyć. Ci upadną, będziemy mogli dobić tych. Poproś o dostęp wojskowy. O, nie dostanę. Zapiszmy sobie. Tak jest. Łączność. Gotów. Aż to wszędzie nie jest tylko po jednej dywizji, ale ja nie mam, kurczę, wojska, żeby to puszować tak bardzo. Trzeba to robić bardzo delikatnie. Dawaj, 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 dawaj. Ja zdobyć ten Bukareszt. Ty też możesz zaatakować. Już nie, tego nie puszujemy. Jak wam tam idzie? No pięknie. Okrążymy tych wszystkich ludzi tutaj. Za sekundkę. No to ładny atak. A, bo nie tutaj chcą wejść. Nie wejdą. Ruszać się! Jakoś nie bardzo mnie to rusza. Jeżeli wam się nie uda. No i wam oddałem kawałek Polski. Dokładnie tak o to chodziło. No ale nie było wyjścia. Niestety. Większego. Teraz powinien zaatakować komunę francuską albo coś takiego. A mi dać spokój. Przepychamy ich. Dobrze. Serbia skapitulowała. Boże, jak pięknie. Tutaj. Tutaj. O! Udało się. Pokonałem tą całą frakcję. Wiecie, to tak robię tylko po to, żeby robić, nie? Żeby tych odciąć. To lubię. Teraz robimy coś jeszcze fajniejszego. A, nie wiem, o co chodzi. Ten Cogging State jest taki czasem z dupy.
że nie wiadomo, o co chodzi. Teraz robimy naszych marszałków na Węgry. Czemu tak? To inaczej. Jak ty chcesz tak. Jak ty chcesz tak. To ja ci dam główną część. A tobie dam dolną część. Świetnie. Z tym, że tobie dam jeszcze tą część rodu. Niech oni się ustawią. Ile oni mają dywizji w tej chwili? 39. Zobaczymy, jak oni się rozstawią. Co, jak to będzie wyglądało? Czerwoni mają tutaj, to mają fioletowy. Szeregu, zbiórka! Nie, to wy w takim przypadku. Szeregu, zbiórka! Edytujmy tą linię. Proszę. Aż do tej. A wam skróciły. O, tak. Zobaczymy, jak oni się pozostawiają, te nasze dziabongi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Macie czas, rozstawcie się dobrze. Czerwoni są na miejscu. Gotów, dowódco! Oni idą na górę. Tutaj kto przyjdzie? Brak dywizji. Właśnie, o to chodzi. Tak naprawdę jest. Naprawdę jest duży kraj do obciągnięcia, do pokonania. Nie jest taki hop-siup. Chciałem trochę zajmę, jak ich zaatakuje z Niemca, tak? Tylko widzicie, tu jest nowy kawałek niepokryty. Gotów, dowódco! To jest wszędzie po jednej dywizji. Też nie jest korzystne. Mam prowincje nieobstawione. Tu by trzeba zrobić dodatkowego generała. Dobra, zróbmy to. Tak jest. Nawet jak to będzie kurde dodatkowy generał na 4T. Kogo mamy? Gotów, dowódco! Gotów do wymaszerowania! Szeregu, zbiórka! Gotów do wymaszerowania! Ale nie widzę tego. Kurde, mam za mało wojska. Ile mogę zrobić dywizji? O, to mnie cieszy. Kilka dywizji stworzymy. Więc tak. Armia Południe. Armia Północ. I teraz tak naprawdę tylko czekam, aż mi się zrobi kilka dywizji, jak mi się te dywizje wyszkolą.
I myślę, że jak już to pokonamy, to będziemy w stanie coś powalczyć z tymi wszystkimi. Zobaczymy. Tu robimy, tu robimy. Czołgi. Braki w ludzkich zasobach. Ciekawe. No, w sumie robię dużo dywizji. Więc tu mam tą ideę. Ja mam tego boosta też, jeżeli chodzi o... O, ten Instant War, tak? Oni się nie zdążą poustawiać. Widać na granicach, że nie są jakoś mega przygotowani. Tu jest ich dużo. Mam jakieś górskie piechoty. Gotów, dowódco! Gotów! No Węgry mi psują rozgrywkę, trzeba ich po prostu zjeść. Patrzcie, nie mam ile stali. To będzie jak zacznę czołgi produkować. Ile jeszcze? Jeszcze dużo. Jeszcze dużo, słuchajcie, ale jest fajnie. Jestem ciekawy, jak ta wojna z Węgrami, jak mi połknięcie Węgrów pójdzie. Bo tu mamy, powiedzmy, aliantów, tak? Republika Włoch, Komuna Francuska, Helwecka i Angolę, tak? Frakcje. Tu jest frakcja. Czekajcie. No, zaraz, oni są we frakcji. Tu ich zjeść. Dobrze, są w jakiejś frakcji. Dyplomacja zero. Zjemy ich? Słuchajcie, bo to może... Dawaj, tak będą tutaj wchodzili. Może takich tutaj ten... Co wy na to? Ile macie dywizji, przyjaciele? 8, 18. Chociaż po Węgrach ich zjemy. Zjemy ich po Węgrach. To jest... Przymiotnik kiedy? Po przymiotnik? Boże, jest mózgoz, ale tak. Kiedy po Węgrach? Taki nowy termin. Był serbski kociołek, teraz jest po Węgrach. Gospodarka wojenna, wzmożona eksport. Bez sensu. Miejmy to. Zapomniałem o tym. Wystawmy tylko, myślę, a może zaatakujemy od razu, zobaczymy jak nam pójdzie atak. Coś ciekawe może być. Jak moje czołgi, jakby dopiero TKS-ki, tak? Ale zobaczcie. Nasi się już gotują. Aż mnie, słuchajcie, wiecie co? Powiem wam absolutnie szczerze, świeżbi mnie spust, żeby zaatakować.
Wszystkie kupuję. Oczywiście, że tak. Kupuję wszystkich. Ale są wszystko nasze, jak to mówi Kałach, etniczne tereny. Tutaj zawsze Węgry były polskie. Tak samo jak Włochy. Jest wszystko polskie od zawsze, tylko że historia była przekłamana. Trzy. Tutaj. Trzy. Tutaj. Kogo jeszcze mamy? Gotów do wymaszerowania! Zobaczmy, jak to wygląda tutaj, jak oni się rozejdą. Ale powinno już wyglądać dużo lepiej. To jest tak, jeżeli chodzi o frakcje. Tak naprawdę tu jest, że to Imperium Rosyjskie do ataku. Może ja bym tych Niemców zostawił. Weźmy niemiecki czołg. Niemców zostawimy sobie na koniec, na przystawkę. Niech oni się wszyscy porozchodzą. Patrzcie, ile mogę zrobić. Więcej nie będę robił, bo mi po prostu nie starczy różnych dziwnych rzeczy. Poczekajcie, zrobię piąteczki. Niech to się magazynuje. 18, 12, 15, 11. Nie ma szału, jeżeli chodzi o tą armię, naprawdę. Nie ma szału. Wiecie co, na tym chyba skończymy, bo już mamy około 40 minut. Jeszcze poczekam na te kilka dywizji, żeby mi ta stuwa manpowera została. Nie będę szalał już. Czołgów średnich też jeszcze nie będę robił. One dopiero mi się przydadzą w przypadku ekspansji na wschód. Tutaj zaatakujemy to państewko. To jest Unia Afrykańska, to lipa jakaś. Są państwa, powiedzmy, neutralne. A Imperium będziemy potem atakować. Tak trzeba będzie zrobić. W następnym odcinku, jak zrobię jeszcze te kilka dywizji, aż kilka procent, to ruszymy na nich, ruszymy na Węgry, a potem robimy sobie Litwę, bo oni nam kiedyś chcieli króla tutaj wstawić, a my tak nie lubimy takich zawadiaków. I potem pytanie, czy się robimy ekspansję na wschód, czy może... Nie, no tych nie pobija Anglików, więc lepiej chyba na wschód iść, słuchajcie, tylko właśnie, to nie bardzo jest jak przejść do nich. Tutaj jest. Tu jest przejście. No, żenujące, ale zawsze jakieś przejście jest. Zobaczymy. Zastanówmy. No takie przejście to jest sprzyja, wiecie, instant walk temu sprzyja, tak? Żeby takie coś zrobić. To nie jest głupie. Mamy tutaj nieprzygotowani do wojny. My sobie tutaj dziabmy, niech nam się zrobią te dywizje ostatnie.
I zaraz będziemy musieli zacząć robić czołgi już. Motorajstów na razie nie będę robił. Motorajstwy po prostu lepsze wybadamy i dopiero wtedy będziemy robili coś innego. Dokładnie, wybadamy sobie to. Taki będzie plan, słuchajcie. Ambitny, dobry, ale chyba nie ma alternatywy. Tak mi się wydaje. Będzie ekspansja na wschód. Tylko już do tego naprawdę potrzebuję jakąś jedną, chociaż armię czołgów, tak żeby to było z 15 dywizji, więc... Po tym, jak zaatakujemy Węgrów, trzeba będzie się naprawdę bardzo ostro wziąć za produkcję. Dobrze, kochani, dziękuję wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, piąteczka, hej!